Moi drodzy, mam dzisiaj środowe, wielkopostne postanowienie, które brzmi, będzie krótko. Naprawdę, zobaczycie. To się wreszcie wydarzy w moim życiu, że będzie krótko. Mamy bardzo krótką Ewangelię, mam bardzo niewiele do powiedzenia na jej temat i będzie krótko. Chciałbym, żebyśmy w tej Ewangelii na początku zobaczyli pewną sytuację, która nam trochę podsumuje to, co się wydarzyło przez 3 dni. Co się ten moment, do którego doszliśmy i żebyśmy zobaczyli, po co my tam mamy dojść. W sensie, dlaczego się to wszystko dzieje, co Jezus próbuje w nas zrobić. Tym, że On jest naprawdę Bogiem żywym, a nie tylko jakąś taką tradycyjną ułudą polsko-katolicką. A w związku z tym, że jest żywy, to robi taką rozwałkę życiową, dlatego że chce dobrać się do najważniejszych rzeczy w nas. A robi to nie po to, żeby coś tam rozsypać, popsuć, utrudnić życie, tylko po to, żeby się stało coś niezwykłego. I w tej Ewangelii, myślę, jest jakiś początek, opis, bo za chwileczkę jeszcze pójdziemy do jednego fragmentu, gdzie to jest opisane. Chciałbym, żebyśmy na początku, oczywiście tak jak zawsze, trochę się wmyśleli w tą sytuację. Ja w ogóle bardzo wam polecam, jeżeli czytacie Pismo Święte. Ja wiem, że większość ludzi, kiedy się modli Pismem Świętym, to po prostu czyta z takim prostym pytaniem, mów do mnie Boże. I oczywiście to jest bardzo dobre pragnienie, tylko że w związku z tym, że my, że jak powiem, od razu chcemy, żeby mówił, to często mu nie stwarzamy trochę okazji, bo nie wiemy, jak ma mówić, nie wiemy, przez co ma mówić. Dlatego zawsze warto sobie w tych Ewangeliach usiąść. Ja to mówię z dużym drżeniem, bo to jest metoda wymyślona przez jezuitów, więc to... No nie przechodzi mi to łatwo przez gardło, ale to jest dobra metoda. W takim sensie, żeby rzeczywiście spróbować się znaleźć w świecie tych ludzi, znaleźć w tych sytuacjach, w tym, co im się przydarzało. Nie czytajmy tego tylko jakichś takich bajek, gdzie Pan Bóg zaraz nam coś oczywiście powie i na pewno mi odpowie na pytanie, które dzisiaj rano zadałem, tylko spróbujmy w tym zobaczyć. Scenę oczywiście doskonale znacie. Kto z was nie słyszał o kobiecie cudzołożnej, którą Pan Jezus uratował? Tego, czego bardzo potrzebujemy w tej Ewangelii, to najpierw potrzebujemy zobaczyć dramatyzm sytuacji tej kobiety. My w związku z tym, że oczywiście wiemy, że Jezus ją uratuje i nikt z was nie czuje żadnego zagrożenia, że ona zginie, bo wiadomo, że nie zginie, bo Pan Jezus ją uratuje, to właśnie, że tak powiem, w związku z tym, że nie czujemy tego zagrożenia, to nie czujemy sytuacji, nie potrafimy sobie wyobrazić, co się w niej mogło dziać, co się działo w Panu Jezusie, bo i tak wiemy, jak to będzie. To jest w ogóle ten nasz taki najgorszy problem, myślę, z Ewangeliami, że my znamy zawsze zakończenia, nie? Zresztą mówiłem wielokrotnie, ale ja mam taką straszną rzecz sobie, ja bardzo tego nie lubię, ale kiedy czytajemy Ewangelię o synu marnotrawnym, to jest coś, czego po prostu już nie mogę tego znieść w sobie. Zawsze jak jest to pierwsze zdanie, był ojciec, który miał 2 synów, ja mam zawsze jedną myśl w głowie. Matko, ale będzie długo. Nie? I to, jestem przekonany, kasuje w ogóle całe Boże działanie już, nie? Dlatego, że ja wiem, jak to się skończy. Ja nie czuję żadnego napięcia, czy ten syn wróci, nie? No wiadomo, że wróci. I wiadomo, że ojciec go przyjmie. Słuchajcie, co tam się musiało dziać w tej kobiecie? Spróbujmy zapomnieć o tym, że wiemy, że on ją uratuje. Tylko jakby wykasujmy końcówkę tej Ewangelii, tak jakbyśmy nie wiedzieli, jak to się skończy. Słuchajcie, kobietę pochwycono na cudzołóstwie. Jaka to była sytuacja, konkretnie trudno przewidzieć. W takim sensie, czy ona miała męża i zdradzała tego męża z kimś innym? Czy była niezamężna, ale tamten mężczyzna miał żonę i w ten sposób cudzołożyła? Na pewno któreś z nich było w małżeństwie, dlatego że cudzołóstwo w Piśmie Świętym to jest bardzo jakby konkretny grzech. My w słowie cudzołóstwo zazwyczaj wkładamy mnóstwo różnych, jak powiem, nieczystych grzechów, nie? Na przykład seks przedmałżeński, my go nazywamy często również cudzołóstwem. To jest nieprawda. To nie jest ten sam grzech. Nie chodzi mi o to, że to nie grzech. To grzech, tylko to nie jest cudzołóstwo. Żeby wystąpiło cudzołóstwo, musi być jedno przynajmniej w związku małżeńskim. Czyli chodzi o zdradę małżonka. Nie wiemy dokładnie, jaka to jest sytuacja. Czy to ona jest w małżeństwie, czy on jest w małżeństwie, czy obydwoje są w małżeństwach, czy też jedno z nich, tego nie wiemy. Ale mamy jakąś sytuację istniejącej jakiejś miłości gdzieś, jednej przynajmniej, może dwóch, która zostaje zdradzona. Pochwycili na tym cudzołóstwie, jakoś ją tam złapali, postanowili to wykorzystać jako, jak zauważyliście, okazję. Nie tyle im chodziło o tę kobietę, tylko żeby Jezusa wystawić na próbę. Chodziło o proste rzeczy. Na czym polegał ten podchwytliwy chwyt, który oni próbowali zrobić? No bo Jezus mógł zrobić 2 rzeczy. Oni mówią tak, przyprowadzili ją i mówią,
Mojżesz nam nakazał w prawie takie kamienować. Czyli albo Jezus będzie wierny prawu Bożemu i powie, no to ją kamienujemy, tylko co się wtedy stanie? Wtedy go Rzymianie aresztują. Dlatego, że Żydzi nie mieli prawa nikogo zabijać. Tylko wyrok sądu rzymskiego mógł sprawić, że ktoś stracił życie. Gdyby Żydzi według swojego prawa ukamienowali kogoś, to zostaliby oskarżeni o morderstwo, mimo że oni to zrobili według swojego prawa. To dlatego, zauważcie, Żydzi nie chcieli sami Pana Jezusa zabić, tylko go właśnie postawili przed sąd rzymski, bo wiedzieli, że nie mogą tego zrobić. Więc jakby jedna strona tego podchwytliwego działania polega na tym, no że jak powie, że przestrzegamy prawa mojżeszowego, a to powinien powiedzieć, no to go zaraz aresztują i będzie po kłopocie, nie? A jak powie, nie przestrzegamy, no to wtedy będziemy mogli bardzo jasno powiedzieć, proszę bardzo, to jest fałszywy prorok, bo mówi, że prawa mojżeszowego, które Bóg dał, się nie przestrzega. Sytuacja jest taka, że jakby cokolwiek Jezus zrobi, znaczy oni tak zawsze myślą, nie? Jezus zawsze z tego wychodzi trzecią drogą, na tym polega mistrzostwo Jezusa, że on się nie daje wkręcać w takie sytuacje, ale oni są przekonani, że cokolwiek wybierze, no to będzie po sprawie, nie? Albo go zdyskredytują, albo go zamkną, czyli też de facto straci jakiekolwiek pole działania. No więc pochwycili tę kobietę. Jak słyszycie, tam było dużo ludzi, bo po pierwsze byli ludzie, którzy przyszli do świątyni rano, żeby słuchać Pana Jezusa. Więc mamy tych jego słuchaczy, którzy nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, tylko przyszli posłuchać Jezusa. I do tego dołącza drugi tłum tych mężczyzn, którzy tą kobietę przeprowadzili. Teraz spróbujcie sobie wyobrazić, co się musi dziać w głowie tej kobiety, kiedy oni ją tam, nie wiem, przywylekli. Przypuszczam, że nie byli delikatni, nie? Tylko pewnie ją tam przywylekli, nie wiem, może za włosy przyciągnęli. Rzucili ją na ten plac przed Pana Jezusa. I spróbujcie kiedyś na modlitwie usiąść sobie w głowie tej kobiety. Spróbujcie sobie usiąść, co się musi wtedy dziać, kiedy ona leży tam na ziemi. Wokół jest, nie wiem, kilkadziesiąt albo kilkaset osób, które stoją za nią. Przed nią jest nauczyciel, który na początku tam siedział, potem wstał. I ona tam leży. Słuchajcie, ja dużo czasu spędziłem myśląc o tej Ewangelii. Jestem przekonany, że ona miała tylko jedną myśl w głowie. Jedną, jedyną. I oczywiście możliwe, że się mylę i każdy z was pewnie znajdzie coś innego i to bardzo dobrze. Natomiast ja jestem przekonany, że ona tam miała jedną myśl. Ona w ogóle nie myślała o tym, że zginie. Ona w ogóle nie myślała o tym, że ją tutaj właśnie, nie wiem, zlinczują, ukamienują, wyśmieją, że właśnie się wydało w ogóle. Ja jestem przekonany, że ona ma w głowie tylko jedno zdanie. Gdzie on jest? I przez on mam na myśli tego, z którym co założyła. Dlaczego jego tutaj nie ma? Moi drodzy, jeśli ją pochwycono na cudzołóstwie, to trudno jest pochwycić kogoś na cudzołóstwie samego. No bo nie da się cudzołożyć samemu, bo jak mówię, to nie jest ten grzech. Ja wiem, że my też myślimy o innych nieczystościach, ale to nie ma mowy o tej nieczystości. To jest cudzołóstwo, czyli to jest zdrada z kimś. Jeżeli ją dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, to musieli ją pochwycić z nim, skoro właśnie na cudzołóstwie ją pochwycono. Co mówi prawo żydowskie? Jak znajdziecie Księgę Kapłańską i wszystkie te przepisy odnośnie cudzołóstwa, to jest tam napisane, że kiedy się złapie mężczyznę i kobietę na zdradzie małżeńskiej, należy ukamienować jego i ją. Nie tylko ją. To nie jest tak, że ona jest winna, a faceta się puszcza. Nie, jest napisane w prawie żydowskim, że i jemu, i jej należy się kara śmierci, nie tylko jej. Ona prawdopodobnie leżąc tam na tej ziemi, ma tylko jedno pytanie. Gdzie on jest? Jakie są wyjścia? Jedno wyjście jest takie, no, że ci faceci, którzy pochwycili ją na cudzołóstwie, znali go, może to był kolega, no i go puścili. Bo powinni go byli tam przyprowadzić. Jeżeli pochwycili ich razem na cudzołóstwie, to powinni byli przyprowadzić obydwie te osoby i powiedzieć, właśnie żeśmy jego i ją złapali, Mojżesz mówi kamienować, a ty co powiesz? Tylko, że jego tam nie ma. Jedna wersja jest taka, że tak jak mówię, znali go, jak się zorientowali, o kurde, to jest zdzichu. Przecież nie będziemy zdzicha kamienować, bo to nie chodzi o to cudzołóstwo, tylko chodzi o Jezusa, nie? Zdzichu, zmieprzaj, przepraszam, nie? No tak, zauważcie, że ją przeprowadzili sami mężczyźni, nie?
Czyli to jest taka, oczywiście w najgorszym wydaniu, mówię w najgorszym wydaniu, męska solidarność, nie? Zdzichu, wiej, ją weźmiemy. Druga wersja jest taka, że nie znali go, chcieli go tam przyprowadzić, ale uciekł. Ona się w sensie nie wyrwała, no bo to kobieta, więc była słabsza pewnie. Ten może był silny chłop, może go chcieli nawet złapać i go chcieli przyciągnąć, pobił dwóch i uciekł. To jest druga wersja. Może jest jeszcze jakaś. Polecam wam, żebyście sobie kiedyś z tą Ewangelią usiedli i spróbowali zadać sobie pytanie, co się mogło wydarzyć. W sensie, dlaczego jego nie ma na tym placu. W każdym bądź razie, bez względu na to, która to jest wersja, w jej głowie musi być jedno pytanie. Dlaczego jego tu nie ma? Bo jeśli go znali i go puścili, to pytała się, no dobra, ale skoro wiedział, że mi grozi śmierć, to czemu nie wrócił, żeby, nie wiem, bronić albo umrzeć ze mną? Jeśli uciekł, na początku może się wystraszył, no ale potem poleciał i się zorientował, ale przecież oni ją zabrali, no to czemu nie wrócił, żeby bronić albo umrzeć razem ze mną? Bo co to pytanie oznacza, gdzie on jest? Czyżby ta miłość to była ściema? No bo przecież jeśli by kochał, no to by to chyba był, nie? Jeśli by naprawdę kochał, to bez względu na to, czy by go puścili, czy by uciekł, czy cokolwiek innego się wydarzyło, co by mu pozwoliło się wywinąć z tej sytuacji, no to gdyby kochał, no to przecież chyba by przyszedł. Przypuszczam, że ona tam leży, w ogóle nie widzi Pana Jezusa, tylko się rozgląda, czy on gdzieś nie idzie, czy on tam gdzieś nie stoi. I jego nie ma. Słuchajcie, co to musiała być za, nazwijmy to, miłość? Słuchajcie, w tamtym czasie oni naprawdę wiedzieli, że za cudzołóstwo grozi śmierć. Ktoś, kto się decydował na cudzołóstwo, to musiał być albo tak wariacko zakochany, że mu rozum odbierało, albo jeżeli używał rozumu, to podejmował taką decyzję, kocham i jeśli mnie złapią, to zabiją. Zgadzam się. To nie jest tak jak u nas, moi drodzy. U nas jak się wydarzy cudzołóstwo, ja nie wiem, że to oczywiście nic nie znaczy, ale nikt z was nie ma w głowie czegoś takiego, matko, jak mnie złapią, to mnie zabiją. A w sensie możliwe, że myślicie, jak mnie żona złapie, to mnie zabije, nie? Ale to w afekcie. Ale nie w takim sensie, że jest prawo, nie? Że jak mnie złapią. Nie, czego się boimy zasadniczo, czy boimy? Boicie. Ja tak samo. W sumie tak, jak mnie by złapali z jakąś kobietą, dokładnie tak samo. To czego się boimy? No boimy się skandalu. Boimy się tego, że ludzie się dowiedzą. Boimy się tego, że oczywiście małżeństwo się rozpadnie, albo chcemy, żeby się rozpadło. Jakby mamy zupełnie inne strachy w związku z cudzołóstwem dzisiaj. Dlatego, że nad nikim z nas nie ciąży bardzo jasna sprawa, że jeśli złapią, to zabiją. Jeśli się dowiedzą, że cudzołożę, to jest koniec mojego życia. W związku z tym wejście w cudzołóstwo jest bardzo radykalną decyzją w tamtym czasie. Nie jest tylko takim, że się tam zagubiłem, nie? Tylko właśnie albo komuś odbiera rozum i on w ogóle po prostu idzie na kamikadze na ścianę i niech tam zabijają, albo podejmuje taką decyzję. Dobrze, będę kochał i to będzie miłość nawet za cenę śmierci. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że słuchajcie, ona musiała wcześniej naprawdę bardzo poważnie, oczywiście w jej mniemaniu, to jest dla mnie jasne, ale bardzo poważnie tego człowieka kochać. Skoro się zdecydowała, że wejdzie w to cudzołóstwo. I nagle się okazuje, na tym placu, kiedy ona siedzi przed Panem Jezusem wokół tych ludzi, znaczy między tymi ludźmi, że jego nie ma. Czyli w jej głowie jest tylko jedna myśl. No to była ściema. On pewnie też mówił, że bardzo kocha, nie? Jemu też groziła śmierć, więc też mówił, tak, ja oczywiście za ciebie życie oddam. Wiem, że mogą nas złapać. Nawet jak nas ukamienują, to nic, ja cię kocham. Najwyżej nas ukamienują. I teraz go nie ma. Co się dzieje? Pan Jezus, zobaczcie, nauczał. Przerwali mu pewnie w trakcie, nie? Pewnie mówił jakąś naukę. Zrobiło się zamieszanie straszne. Zobaczył, że tłum się rozstępuje. Wleką tą kobietę. Przepraszam za wrażenie, ciepnęli ją tam na tym placu. Mówią, złapaliśmy. Kamienować, jak mówił Mojżesz. I co zrobił Jezus? To jest w ogóle coś niewiarygodnego. Jezus usiadł. W sensie pochylił się, czyli kucnął sobie
Co to znaczy? Znowu, znaczy, ja mam taki coś w głowie, że ja muszę wszystko widzieć obrazem. Ale zobaczcie sobie to. Jest cały ten tłum, który tam stoi. Są ci mężczyźni, którzy tam prawdopodobnie w większości mają taką żądzę mordu. Mają prawdopodobnie kamienie w rękach już, nie? No bo jesteśmy gotowi, tylko powiesz słowo. Więc wszyscy to jest takie pochylone towarzystwo nad tą kobietą. Jezus nagle siada, w sensie kuca, czyli znajduje się prawdopodobnie, bo ja przypuszczam, że oni ją rzucili tam. Że on się nagle znajduje dokładnie na jej poziomie. Jest z nią, a nie z nimi. Nie stoi nad nią. Jak będzie do nich mówił, zauważcie, było napisane, to wtedy wstał. Jak do nich mówił, jeżeli ktoś z was nie ma grzechu, to wtedy mówił stojąc. Ale kiedy tylko skończył, znowu natychmiast kucnął, żeby być dokładnie na tym samym poziomie, co ona. No i jak pisze ewangelista, zaczął palcem coś tam pisać. Od 2000 lat Kościół zadaje sobie pytanie, co on tam napisał. Nie uwierzcie nigdy nikomu, gdzie wam ktoś powie, że wie. Odpowiedzi słyszałem już naprawdę kilkaset. Co ojciec Kościoła, to ma swoją wersję. I oczywiście wszystkie są bardzo piękne. To jest jasne, nie chodzi o to, że nie wolno nam o tym myśleć. Jedno z najpiękniejszych, jaką czytałem, to takiego współczesnego teologa Hansa Ulsa von Balthasara. Niezwykły człowiek zupełnie. On pisze, że Jezus tam pisał, on cię nie kochał. To jej pisał. On cię nie kochał. Najpopularniejsza w ogóle wersja jest taka, że tam Jezus pisze grzechy, nie? Tych ludzi. I to nie jest wersja bez przyczyny. Dlatego, że w księdze proroka Jeremiasza jest taki fragment, do którego się odwołują prawie wszyscy ojcowie Kościoła. Jeremiasz pisze, że imiona niesprawiedliwych i ich występki są zapisane palcem na piasku. Jest taki fragment u Jeremiasza i bardzo często ojcowie to przykładają, że występki i imiona niesprawiedliwych są zapisane palcem na piasku. Dlatego mówią, że Jezus tam pisał grzechy, nie? Ja mam takie wrażenie, znowu, to jest tylko i wyłącznie moje i proszę tego nie traktować jako żadnej wykładni, bo nie wiemy, co tam Jezus pisał, że on tam z nią rozmawia i robi to tak, żeby nikt nie wiedział, o czym z nią rozmawia. Dlatego tego nie mówi, żeby tego nikt nie słyszał. Bo zauważcie, że prawdopodobnie jedyną osobą, która to widzi, co on tam napisał, jest ona. Dlatego, że tam wszyscy stoją prawdopodobnie w jakiejś odległości, on jest tuż przed nią i przed nią coś tam pisze. No i to jest tak, jakby on jej po prostu listy pisał, nie? Nie wiem, może jej napisał, nic się nie bój, będzie dobrze. Napisał, zaraz wszyscy pójdą, poczekaj. Albo zupełnie poważniej, on cię nie kochał, widzisz? Uwierzyłaś nieprawdziwej miłości, widzisz? Nie wiem, co jej tam pisał. Usiądźcie kiedyś do takiej modlitwy, do takiej medytacji i sobie posiedźcie z tym tekstem. Dlatego mówię, wyobraźcie sobie, gdybyście byli na miejscu tej kobiety, gdyby wam się właśnie skończyła miłość, może ktoś to zna, że właśnie się zawaliła jakaś relacja miłości. Wtedy tam sobie usiądźcie i zadajcie sobie pytanie, a co by mi tam Jezus pisał? Co by tam Jezus tym palcem do mnie pisał? Co jest, słuchajcie, najważniejsze? Zobaczcie, jaka zamiana się dzieje w życiu tej kobiety. Za chwileczkę, kiedy Jezus powie tam, kto ma grzechy, oczywiście to rzucajcie, proszę bardzo. Znaczy, kto nie ma grzechów. Kto nie ma grzechów, to rzucajcie, czekam. Dawać. Od najstarszych, jak mówią ojcowie Kościoła, od najstarszych, czyli tych, którzy mieli najwięcej grzechów. No bo długo żyli, więc już dużo nazbierali. Więc nie musieli się zastanawiać, czy mają, czy nie mają. Bo młodzieńcy jeszcze myśleli, nie, no ja to chyba jeszcze nie mam, nie? A starszy mówi, jeśli chodzi o grzechy, to nie będę w ogóle startował, bo to tu mam za dużo. Zobaczcie, wszyscy odeszli, a co ciekawe, słuchajcie, to jest dla mnie też przedziwne, że odeszli też ci słuchacze. Czyli nie tylko ci, którzy przyszli ją przyprowadzić, ale też ci, którzy wcześniej się przysłuchiwali nauce Pana Jezusa. Jakby Jezus tym zdaniem, kto nie ma grzechu, każdego dotknął, nie tylko tego skarżycieli, tylko wszystkich dotknął tym zdaniem. On sam nie musiał odchodzić, bo on grzechu nie miał. On rzeczywiście mógł zostać. On był jedynym, który się nadawał do tego zdania. On był jedynym, o którym można było powiedzieć, tak, ja nie mam grzechu, więc ja mogę wziąć kamień i ja mogę rzucić. Dlatego został. Tylko zobaczcie, co się wydarzyło na końcu. Na końcu mamy zakochaną parę. Zobaczcie, została dwójka tylko. On i ona. Na pustym placu.
Co się stało? Zauważyliście, że podmienił się mężczyzna w życiu tej kobiety? Że przyszła z jednym w sercu, którego, jak się okazało, nie ma go, ale ona przyszła z nim, że to jest najważniejszy prawdopodobnie mężczyzna jej życia, to jest jej miłość największa z możliwych, za którą ona jest gotowa oddać życie i mogą ją kamienować. Z nim tam przyszła w środku, a Ewangelia kończy się z tym, że jego miejsce zajął Pan Jezus. Wiecie, jak się nazywała ta kobieta? Nie wiemy tego, ale wszyscy ojcowie Kościoła piszą, że to jest Maria Magdalena. Nie wiemy tego. Nie ma żadnego dowodu w Biblii takiego, który byłby stuprocentowo pewny. Takiego, że można powiedzieć, to na pewno ona. Ale wszyscy ojcowie Kościoła są przekonani, wszyscy, że ta kobieta to jest Maria Magdalena. Że mimo, że Jezus jej tutaj powie, idź i nie grzesz więcej, to ona posłucha tylko drugiej części tego zdania. Posłucha, nie grzesz więcej, ale nigdzie sobie nie pójdzie. Będzie za nim chodziła do końca życia. On się stanie jedynym, najważniejszym mężczyzną jej życia. On, czyli Bóg oczywiście. On jedyny. Słuchajcie, co pokazuje ta Ewangelia? Czy zauważyliście, że w tej kobiecie dokonała się taka sama rozsypka, o jakiej to mówimy od dwóch dni? Że miała wybudowaną całą wizję, na czym polega jej szczęście i miłość. No zrobiła to i była nawet gotowa oddać za to życie. Że to jest właśnie moja droga, to jest właśnie moja miłość, to jest właśnie ten mężczyzna, to jest jedyne, co ja będę mogła robić, żebym była szczęśliwa. Jeśli będzie trzeba ponieść śmierć za to, zrobię to. Czujecie moc przekonania tej kobiety, która znalazła ścieżkę życiową? Co zrobił Jezus? Doprowadził ją do tego momentu, kiedy leżała przed nim i wiedziała, to wszystko nie ma sensu. Wszystko, w co najbardziej uwierzyłam, się całkowicie rozsypało. Ten, w którym położyłam największą nadzieję, moje największe szczęście, miłość, wszystko mi się rozsypało. I uwaga, właśnie w tym momencie dopiero może wejść tam Jezus. Bo dopiero wtedy masz takie serce, które jest w stanie go przyjąć. Dopiero wtedy jest w tobie takie pragnienie, takie łaknienie, takie niezaspokojenie wszystkim, czym próbowałeś się zaspokoić. Dopiero wtedy twoje serce mówi, no to chodź, bo już nic innego mi nie pomoże. I oczywiście, gdybyśmy byli mądrzy i nie mielibyśmy grzechów, przepraszam, to nie trzeba byłoby całej tej rozwałki. Tylko zauważcie, gdyby tej kobiecie, jak była z tym mężczyzną, ktoś powiedział, słuchaj, ale ta miłość jest nieprawdziwa, wiesz, to, co myślisz, to, że go tak kochasz, to, że to jest najważniejsze, wiesz, to jest ułuda. Uwaga, uwierzyłaby? W życiu by nie uwierzyła. Musiało dojść do tego, że musiała na tym placu leżeć z jednym zdaniem w głowie. Gdzie on jest? Czyli musiało się to po prostu rozsypać. I tak jak wam mówiłem wczoraj, to właśnie Jezus robi, żeby nam nie to udowodnić coś, tylko On widzi, jak się pakujemy wszystkie w nierealne życzenia, marzenia, fantazje. Jesteśmy przekonani, że to nam da szczęście, a On wie, że nie to. No i mógłby zastosować metodę łagodną, czyli stać przy nas i mówić, słuchaj, to jest nieprawdziwe. To nie jest to, o co ci chodzi. Naprawdę ten twój związek, którym jesteś, to nie jest to. Naprawdę te grzechy, które jesteś przekonany, że to o nie ci chodzi, to nie jest to. Kto by mu uwierzył? No nikt. Przynajmniej ja tam mu nie wierzę, jak tak mi mówi. Dopiero wtedy, kiedy leżę na placu, widzę 200 rąk z kamieniami wyciągniętymi i mówię, gdzie on jest. Tutaj przez on mam na myśli każdą tą szczęście, marzenie, rzecz, którą sobie wymyśliłem, że to mi da zaspokojenie. I widzę, że to jest w ogóle jakaś jedna wielka lipa. To dopiero on tam może wejść. Tylko wiecie, co jest straszliwie ważne i o tym jest ta dzisiejsza konferencja, bo na razie to wam tylko podsumowałem, co było przez dwa dni. Bo dotąd doszliśmy. Tylko co jest strasznie ważne, bo nam by się mogło wydawać, aha, czyli w pewnym momencie ten Jezus wejdzie
on tam stanie, ja zobaczę, że on jest najważniejszy, no i już będzie tak dobrze. Już będzie tak cudownie. 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Maria Magdalena stała natomiast przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Nie wiedziała? Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Zobaczcie, czemu wam tę Ewangelię czytam? Ona Jezusa znalazła na tym placu. Postawiła go w centralnym miejscu swojego życia. Stwierdziła: nie wpakuje się więcej w żadne chore miłości. Nie chodzi mi oczywiście o to, mam nadzieję, że to rozumiecie, że ja wam to próbuję powiedzieć, jedyną drogą jest droga zakonna. Mam nadzieję, że rozumiecie, że ja nie to mówię. Że małżonek i małżonka również muszą postawić Jezusa w centrum swojego życia i to nie oznacza, że mają porzucić swojego małżonka i małżonkę. Nie, nie o to chodzi. Tylko centralnym miejscem życia ma być nie małżonek, tylko Pan Jezus. O to chodzi. Ja to nie próbuję zareklamować takiej drogi wszyscy do zakonów, nie? To nie są takie rekolekcje, nie o to mi chodzi. Ona postawiła Jezusa na centralnym miejscu swojego życia. Łaziła za Nim od tego momentu krok w krok. Jak się okazuje, Jezus potem, pamiętacie, to będzie napisane, zrobi w niej wielki proces wyrzucania z niej 7 demonów. Okaże się, że ona miała jeszcze mnóstwo badziewia w sobie. Tak jest Maria nazywana, że to jest ta, z której Jezus wyrzucił 7 złych duchów. Znaczy, że potem doznawała co miesiąc kolejnego uwolnienia. Popatrzcie, jaka to musiała być ekstatyczna droga. Po prostu znalazła Jezusa, potem z Nim przeszła cały proces, kiedy jedno zło wyrzucił, drugie zło wyrzucił, tamto naprawił, to naprawił, 7 razy naprawił. W kulturze hebrajskiej to oznacza, że po prostu wszystko jej naprawił. No wiecie, że 7 oznacza całość, oznacza wieczność, to jest boska liczba. Czyli wszystko, co miała złe, wszystko, co miała tam nie tak, wszystko jej powyrzucał. Tak za Nim chodziła. I nagle co? I nagle umarł. Straciła go. Jest tak roztęskniona, zauważcie, że jako jedyna siedzi przy grobie. To jest w ogóle fascynujące. Mężczyźni dawno poszli, nie? Siedzą w wieczerniku przekonani, wszystko się skończyło, co to robić. Wymyślą, co robić. Piotrek z 6 pójdą na ryby, 2 pójdzie do Emaus pomidory sadzić. Naprawdę, nie wiem, czy to wiecie, to jest uwaga. Emaus było znane w tamtym czasie jako największy ten, jak się nazywa, eksporter pomidorów. W tamtym rejonie. Tam były same, że tak powiem, pola z pomidorami i wszyscy, którzy tam szli szukać roboty, znaczy, że sadzili, znaczy szli szukać, szli sadzić pomidory. Więc tych 2, którzy idzie do Emaus, to jest 2 gości, którzy idą na pomidory. Nie? Znaczy, to wymyślili faceci. Piotrek z chłopakami wymyślili, że na ryby pójdą po śmierci Pana Jezusa, a tamtych 2 poszło na pomidory. Nie? Ona jedyna, to jest kobieta, ona nie chodzi na ryby, ona nie idzie po pomidory. Ona siedzi przy grobie. Słuchajcie, on umarł. To nie jest tak, bo ja wiem, że my ciągle myślimy, ale on zmartwychwstanie. Ale ona tego nie wie. Mimo, że on oczywiście zapowiadał, słuchajcie, ale no, nikt tego jeszcze nie widział, żeby, no widzieliście, przepraszam, widzieliście kogoś, żeby z grobu wstał? I nie mówcie mi Jezusa. Bo ja oczywiście wierzę, że z grobu wstał, ale nie widzieliśmy tego. Słuchajcie, oni też, tam nikt nie widział, żeby ktoś z grobu wstał. Nawet on tam mówił, że ja zmartwychwstanę, a oni sami zadawali sobie pytanie, ale co to znaczy, że on zmartwychwstanie? Więc ona tam siedzi i po prostu, zobaczcie, jak ona jest spragniona, jak ona go bardzo chce. To jest w ogóle genialny fragment. Ona spotyka tam tych aniołów
i mówi, słuchajcie, powiedzcie mi, zauważ najpierw pierwszą rzecz, że ona się w ogóle nie dziwi, że to aniołowie. Zauważyliście to? Że zobaczyła dwóch aniołów w bieli i gada z nimi, jakby to była w ogóle codzienne spotkanie, tak jakby codziennie spotykała anioł. Mówi, słuchajcie, cześć aniołowie. W ogóle mnie to nie dziwi, że widzę aniołów. Nie wiecie może, gdzie jest ciało Jezusa? Bo ja szukam. Słuchajcie, ona jest tak skoncentrowana na niej. Ja chcę wam pokazać osobę, która naprawdę znalazła Jezusa i cała jest w Niego wpatrzona. Ona nawet chce tyle, jak już spotyka tego Pana Jezusa i Go nie poznaje, myśli, że to jest ogrodnik, mówi, słuchajcie, daj mi do tego ogrodnika Jego ciało, ja sobie to ciało wezmę. Pomyślcie to, jaki ona miała plan? Wezmę ciało, tak? No bo wezmę to ciało, pójdę z tym ciałem do domu, położę się w pokoju, no i będę siedziała przy tym ciele. No słuchajcie, no bo pomyślcie, co stoi za tą prośbą? Dajcie mi Jego ciało. Ona nawet nie myśli, co ona z tym zrobi. Ona po prostu Go chce. I uwaga, kiedy Go spotyka, ona Go nie poznaje. Słuchajcie, jak to jest możliwe? Otóż, moi drodzy, to, co wam tu mówię, to nie będzie tak, że jak Jezusa postawicie w centralnym miejscu, wszystko wam się rozsypie i to was doprowadzi do tego, że w końcu powiecie Jezusowi, dobra, chcę już Ciebie, nie szukam niczego innego, chcę Ciebie. I Go postawisz, że wtedy myślisz, o Jezu, wtedy to już będę po prostu w raju, to już mi wtedy wszystko się ułoży, 7 duchów mi wyrzucisz, wszystko mi naprawisz. Tylko potem się okaże, że Ty nie wiesz, kim On jest. Mimo, że On będzie przy Tobie. A Ty będziesz mieć poczucie, ale... No nie wiem, mało tego. A jak się już zorientujesz znowu, po raz kolejny, że to On, no w końcu On do niej, bo zobaczył, że kobieta Go nie poznaje, to mówi, jak powiem Mario, to może się jakoś tam zajarzy, że to ja. No bo tak może mówił jakoś specyficznie to Mario do niej. Może miał jakieś takie ładne mówienie, tam Mariusiu kochana, nie? Mario, ona się zorientowała, mistrzu. I co ona próbuje zrobić? No słuchajcie, chłop umarł, tak? I zmartwychwstał, więc ona cała stęskniona próbuje się prawdopodobnie na niego rzucić, nie? Mówię w najlepszym znaczeniu tego słowa, no ona próbuje go wyściskać prawdopodobnie. Chce go całego objąć, dotknąć, no bo Boże, nie żył, a żyje. A ten co do niej mówi? No to tu przetłumaczono, znowu tłumacz się wystraszył. Jest napisane, nie zatrzymuj mnie. Napisane po grecku, po prostu jak mordę szczelił, nie dotykaj mnie. Tak mówi Jezus. Noli me tangere, nie dotykaj mnie w ogóle. Czujecie to w ogóle? Tatu spragniona, próbuje ten, a Jezus, kobieto, nie dotykaj mnie. Słuchajcie, co on taki szorstki jest? Co on próbuje zrobić? On w niej nieustannie rozbudza tęsknotę. Moi drodzy, ta droga, kiedy się Jezusa spotka, to nie jest koniec. To jest początek. Ja wiem, że większość z was ma takie wyobrażenie, i może też dlatego jesteś na rekolekcjach, że pójdę na rekolekcję, nasłucham się tam różnych rzeczy, może zajarzę, może tak powiem, że zrozumiem i nagle mi coś przeskoczy, zrozumiem, postawię Jezusa, nawrócę się i już będzie w życiu tak dobrze. Zacznę z tym Jezusem żyć, On mi wszystko naprawi, ja Go będę słuchać i będziemy tak żyli długo i szczęśliwie. Nie. Będziecie żyli długo i szczęśliwie, a to będzie nieustanne pragnienie i dalej, i dalej. Słuchajcie, wracając do tej Ewangelii, od której zaczęliśmy we mszy świętej. Co Jezus zrobił z tymi apostołami? On ich postawił tak, oni chcieli, ogarnijmy rzeczywistość. Czyli Jezu, ogarniamy rzeczywistość, żeby wszystko było poukładane. Mamy tyle kasy, mamy tyle chleba, będzie spokój. A co mówi Jezus? Nie będzie żadnego spokoju. Pójdziecie z 5 chlebami i z 2 rybami do 5000 ludzi. I jak was zobaczą z tymi 5 chlebami, to was wyśmieją. Jak staniecie przed nimi i powiecie, słuchajcie, mamy dla was kolację. Jest was 5000, wykombinowaliśmy 5 chlebów. Damy radę? Przed czym on ich postawił? Przed kolejną niemożliwą sytuacją, gdzie oni nie mogą na niczym polegać. Czyli uwaga, to pójście z Jezusem jest takie, że nie jest tak, że wszystko się uspokaja, wszystko się załatwia i już będzie dobrze. Nie. On cię będzie nieustannie, że tak powiem, trzymał zawieszonego lekko nad ziemią. Tak jak żebyś nogami majtał. I mówisz, ale jak, ale ja muszę stanąć, muszę to wszystko... Nie, kochany, nie, ja cię trzymam. Ale ja muszę się ustawić w życiu, muszę to wszystko ogarnąć. Te moje małżeństwo, pracę, pragnienia, szczęścia, muszę to, żeby to mi się wreszcie uspokoiło. Nie, trzymam cię. Trzymam cię. I co my widzimy? My widzimy, że nie stoję, a on mówi,
trzymam cię. A jak ja cię trzymam, to przecież nic ci nie grozi. Słuchajcie, taki banalny przykład, bo dzisiaj skąd się w ogóle wzięło to, co wam mówię? Ja w niedzielę, kiedy zaczynałem te rekolekcje, wiedziałem, co mam powiedzieć w niedzielę. Od czego muszę zacząć? Naprawdę. Staram się coraz częściej tak robić rekolekcje, że nie wymyślam planu, że powiem, co mam zrobić, bo to bez sensu w ogóle jest. Tylko mówię jeden dzień, patrzę na was i potem od razu wiem, co trzeba mówić drugiego dnia. Nie? Bo widzę, że nic nie rozumieją, więc... I słuchajcie, wczoraj, jak skończyłem, wieczorem, jak sobie poszedłem do celi, to sobie myślę, w ogóle nie mam pojęcia, co mówić dzisiaj, nie? Jak to wam poprowadzić, na szczęście, czym wam to wytłumaczyć, jaką Ewangelią, czym wam to pokazać. I się okazało, że miałem wyznaczone, znaczy sam się wpisałem w ogóle, dzisiaj obiad. My tu, nie wiem, czy wiecie, my tu w klasztorze sami gotujemy, nie? Nie mamy żadnej tej, tylko bracia sami gotują. I dzisiaj w środę miałem wyznaczony obiad. Miałem wczoraj taki plan, no, że przecież, kurde, usiądę od tej 10 rano, głębię się w Słowo Boże, no i będę jechał, nie? Od 10 do 18. Co ja tu wyczytam, to wam opowiem. I potem mówię tak, aha, dobra, czyli muszę iść na zakupy, potem 2 godziny będę gotował, potem muszę posprzątać kuchnię, będzie 16, nie? Jak się skończy. Jak się zrodziła w mojej głowie myśl? Nie no, poproszę któregoś z braci, zamienię się z nim, nie? On niech dzisiaj zrobi, ja będę przygotowywał rekolekcję, ja zrobię obiad kiedyś indziej, nie? Na szczęście Duch Boży mnie opanował, co się nazywa to, że nie chciało mi się do żadnego brata pójść, żeby go o to prosić. Mówię, a dobra. No mówię, dobra, to pójdę na rynek, tamtej, na te przy Gdańskiej, nie? Tam na szczęście kawałek dalej. Mówię, po drodze może coś wymyślę, jak będę szedł. Poszedłem. Robiłem tam zakupy, wróciłem, nic nie wymyśliłem oczywiście. Wróciłem do kuchni, stoję tam w tej kuchni, rozłożyłem te wszystkie rzeczy, które tam do obiadu kupiłem. No i mówię, dobra, to będę myślał może w trakcie, nie? I nagle przyszedł ojciec Tomek, nasz przeor, Nowak. Coś tam przyszedł zjeść, drugie śniadanie. Coś tam zjadł i się zorientowałem, kurde, jest trochę mało czasu, chyba nie zdążę. Robiłem dzisiaj taki krem pietruszkowo-gruszkowy. Mówię, niech bracia wreszcie coś porządnego zjedzą, nie? Ale jak się zorientowałem, ile jest obierania, mówię, nie zdążę w ogóle. Mówię, Tomek, chodź, weź mi pomóż, nie? Dałem mu te pietruszki, zaczął tam skować te pietruszki, ja tam kroiłem cebulę, coś tam i zaczęliśmy gadać, nie? Słuchajcie, wszystko, co wam tu mówię, tośmy właśnie sobie opowiedzieli w trakcie pietruszek. Proszę? Nie pomidorów, nie. Krem pietruszkowo-gruszkowy, polecam, naprawdę. Genialna rzecz. W każdym bądź razie robiłem ten obiad tam przez jakieś 2 godziny i przez 2 godziny z Tomkiem gadaliśmy o Ewangelii i wykluło nam się przez 2 godziny, co mam wam tu powiedzieć. Co to znaczy? To jest dokładnie to. Ja chciałem ogarnąć rzeczywistość wcześniej, czyli nie będę robił tych wszystkich rzeczy, które mi przeszkadzają przygotować rekolekcję, usiądę, no przecież to jest rozumne, tak? To jest praktyczne, to jest rozsądne. Usiądę rano z tym, żeby się przygotować na wieczór i będę wam przez cały dzień szukał, co mam wam powiedzieć. A Pan Bóg mówi, nie, 5 chlebów i 2 ryby, a dosłownie 12 gruszek i 12 pietruszek. I to będziesz robił. A ja mówię, ale jak to będę robił, to przecież jak przygotuję z tego dla ludzi konferencję? Jak mogę przygotować z gruszek i z pietruszek konferencję? A on mówi, a daj mi szansę. Wtedy poszedł w Duchu Świętym do Tomka, wzbudził w nim głód, co nie było trudne. I ten się znalazł w kuchni i wymyślić, mało tego, słuchajcie, co się stało? Jutro jadę do Wrocławia, mam jutro we Wrocławiu konferencję w katedrze wrocławskiej. Też nie miałem pojęcia, co mam mówić, żeśmy w trakcie tych 2 godzin ukuli, co jutro powiem. Czyli jeszcze mi się kosz z łąkami zebrał. Nie tylko się najadłem, swoją drogą też potem, tylko mi się jeszcze zebrał na jutro cały kosz tego, co ma być wieczorem. Z tego kosza nakarmię następnych. Znaczy, to jest dokładnie to. Co to oznacza? Że wtedy o godzinie 10 rano jesteś zawieszony w próżni i mówisz, ale ja wtedy nie ogarnę. Mówisz, ja to nie, ja muszę to poukładać tak po ludzku, muszę to mieć ogarnięte. A on mówi, nie, trzymam cię. I słuchajcie, życie chrześcijańskie de facto polega na tym, nie że dochodzimy do miejsca, gdzie będzie spokój, gdzie wreszcie usiądziemy, on nam wszystko naprawi,
my będziemy się modlić, mąż nas będzie kochał, dzieci będą przeinteligentne i w ogóle wszystko w ogóle będzie, no w ogóle się wszystko ułoży, bo przecież wyrzuci 7 złych duchów, tak, tylko potem umrze. I zniknie. I my się poczujemy w próżni, a on mówi: spokojnie, trzymam cię. Trzymam cię. Czy wy rozumiecie, o co mi chodzi? Na tym polega cała ta droga. To nie jest droga do spokoju. To jest droga do pokoju. Pokój jest zupełnie czymś innym niż spokój. Bo spokój rzeczywiście jest czymś takim, że wszystko jest w porządku, nic mi nie grozi, gra i tak dalej. Pokój jest zupełnie inny. Pokój jest taki, że on cię trzyma i nic ci nie grozi, ale dookoła strasznie wieje. Ale wszystko się dzieje. Ale nogi ci majtają w powietrzu. Pokój jest tu. Nie ma spokoju. I słuchajcie, jeżeli ktoś z was, a tak robi 99% z was, szukacie spokoju z Jezusem, żeby on wreszcie przyszedł, wszystko naprawił, wszystko, żeby się ułożyło, żeby mnie dotknął. Nawet niech zrobi tam tą rozwałkę, co ojciec wczoraj mówił, jak już musi, to niech zrobi tą wtorkową rozwałkę, ale potem, żeby się już uspokoiło, jak już zrobi, dobra, ja się zgodzę na tą rozwałkę, ale potem niech będzie już tak, że no. Mówiąc tylko o wypadku tej kobiety, to potem, Panie Jezu, Ty go zawołasz, nie? Tego mojego, tego, co go kochałam, tak? To go zawołasz, dobra? Rozumiem, to musiałeś mnie postawić w tym momencie, że mnie zrozumiała, że to nie tylko tak, ale zawołasz go potem, nie? A on mówi: nie, ze mną zostaniesz. Ona to zrozumiała. Stała się pierwszą kaznodziejką świata. Maria Magdalena jest patronką naszego zakonu, bo jest pierwszą, która ogłosiła Ewangelię. Bo ona, zauważcie, dostała od Pana Jezusa jako pierwsza, nie też jakiś chłop, kobieta. Zadanie: pójdziesz do moich uczniów i powiesz im, że zmartwychwstałem. To jest kaznodziejstwo. To jest pierwsza, która wygłosiła jakiekolwiek kazanie. To kazanie świętego Piotra potem to już jest dużo po ptokach. On się już nauczył od Marii Magdaleny. Oczywiście, co zrobili apostołowie, kiedy ją usłyszeli? Pamiętacie, jak przyszły kobiety powiedzieć, że on zmartwychwstał, to uznali to za czczą gadaninę. Czyli co zrobił Jezus? Znowu ją chwycił. Ona myślała: dał mi pierwszą misję. Będę pierwszą kaznodzieją. Jak pójdę, jak im powiem, jak oni to usłyszą, jak się nawrócą, ale mi się wszystko wtedy ułoży, jak będę kimś będę w ogóle. Poszła i się okazało: co ty, baba, w ogóle gadasz? Nie będziemy cię słuchać. Czyli znowu ją podniósł i ona znowu jest zawieszona. On mówi: trzymam cię. Przecież cię trzymam. Moi kochani, która godzina? 10 po. Mówiłem, że będzie krótko? Jest krócej niż było wczoraj. Chciałbym, żebyście spróbowali całą tą drogę zobaczyć w całości, moi drodzy. To trzeba zobaczyć od pierwszego do tego ostatniego dnia. Od tego, jak to Jezus prowadzi i do czego nas prowadzi. I słuchajcie, to jest naprawdę słodycz. Tylko to nie jest ta słodycz, o której my myślimy. Bo my myślimy o słodyczy w sensie, że będzie wszystko dobrze, wszystko spokojnie, on to wszystko poukłada i będziemy już do końca żyli długo i szczęśliwie, zachodzące słońce za napisami na filmie, nie? Nie, to jest inna słodycz. To jest słodycz nieustannego zawieszenia, w którym on nas pociąga dalej, on nas wytrąca z tego naszego takiego świętego spokoju, bo chce co? Chce więcej. Bo chce nam dać więcej. Bo mówi: nie wystarczy ci to, co ty jesteś przekonany, że ci wystarczy. Słuchajcie, my mamy nieskończoną pojemność serca i duszy. Dlatego będziemy żyli na wieki. Bo my nigdy nie znajdziemy, że to już wystarczy, tylko nachapiesz się najlepszej miłości Bożej, jaką tylko tam sobie wyobrazisz, potem najesz się i powiesz: nie, jeszcze. I tak kółko, i w kółko. A my chcemy oczywiście już tak się najeść i usiąść. A on mówi: nie, chodź, chodź. Tylko to wyrywa wtedy znowu z tego, gdzie byliśmy. I trzeba podjąć w pewnym momencie taką decyzję, że ja się na to, Panie Jezu, godzę. Bo inaczej prosimy, chcemy, szukamy, a On nie daje. I rzeczywiście nie daje. Bo On wie, że nam to do niczego się nie przyda. Rozumiecie? Aha. Ja nie rozumiem. Tak gadam, bośmy ustalili przy pietruszkach, nie? Trzeba być konsekwentnym. Moi drodzy,
Bardzo was zapraszam, żebyście sobie te wszystkie Ewangelie, które wam czytałem przez te 3 dni, poczytali sami. Żebyście usiedli w tych miejscach, usiedli w tych ludziach, żebyście zobaczyli te sytuacje. Duch Święty będzie wam sam odsłaniał to, co chcę wam powiedzieć. To, co wam to mówiłem, do tego się w ogóle nie przywiązujcie. To jest tylko jakaś tam ścieżka, jedna ze 150 tysięcy. Sami usiądźcie, proście go, żeby wam pokazywał. On to zawsze też odniesie do waszych sytuacji, do waszych konkretów. Nie zatrzymajcie się na tym, żeby czegoś tam posłuchać. Tylko usiądźcie z tym sami i proście, mów mi. Chcę zobaczyć to, co to u mnie znaczy. To będzie najlepszy owoc tych rekolekcji. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Tak naprawdę chyba po raz pierwszy w Łodzi, mimo że ja tu powiedzmy, że mieszkam od 3 lat. Zresztą stąd się te rekolekcje trochę wzięły. Miało ich nie być w ogóle tutaj w Łodzi, tylko odmówili jakiś tam termin gdzieś indziej. Nagle się okazało, że mam 4 dni wolne. No i pomyślałem, zawsze tak narzekają, że mnie tu nigdy nie ma, no to chociaż raz niech będzie. Umęczę się. Nie, żartuję oczywiście. Strasznie się cieszę, że mogliśmy się w Łodzi spotkać na tych rekolekcjach, szczególnie to z wami, którzy tu chodzicie do nas zawsze i się znamy, a rzadko się widujemy. Więc bardzo mi miło. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście weźmiecie to dalej, że sami z tymi Ewangeliami usiądziecie i spróbujecie je jeszcze poomiętolić w sobie, w sercu, w głowie i w duszy. Przyjmijcie proszę na koniec błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.